Ja pojechałem na Bałkany właściwie na samym początku konfliktu wojennego, ponieważ zaciekawiło mnie to, dlaczego w Europie, właściwie 1000 kilometrów od polskiej granicy, ludzie się nawzajem zabijają i robią rzeczy, które wydawałoby się nie będą już miały miejsca w Europie po II wojnie światowej. Chciałem zrozumieć. Pojechałem jako dziennikarz pierwszy raz, pojechałem do Belgradu. Następnie zaangażowałem się w pracę organizacji humanitarnej, ponieważ wreszcie dotrzeć do takich miejsc jak Sarajewo, oblężone Sarajewo, czy inne miejsca, które były objęte terenem, które były terenami działań wojennych, można było się dostać właściwie praktycznie tylko albo mając akredytację dziennikarską, albo mając jakieś kontakty z organizacjami humanitarnymi. Właściwie nic nie wskazywało na to, że Jugosławia eksploduje. Przeciwnie, myślano nawet w Europie, że Jugosławia jako najbardziej stabilny kraj bloku komunistycznego będzie pierwszym, który wejdzie do Unii Europejskiej. Pamiętam moją rozmowę z Antem Markowiczem. Rozmawiałem w Zagrzebiu już po wojnie, i który był autorem reformy walutowej, i on też wierzył w to, że Jugosławia ma wszelkie dane, żeby po prostu znaleźć się w Unii Europejskiej, ponieważ to było wszystko. To była inwestycja niemiecka w wybrzeże adriatyckie, w hotele, były autostrady, był przemysł całkiem nieźle się rozwijający i właściwie Jugosławia była nawet przez mieszkańców krajów komunistycznych właściwie uważana za rodzaj Zachodu. To, co się stało, to wyniknęło z ambicji lokalnych polityków, którzy zaczęli używać mediów i dziennikarzy do siania nienawiści. To jest właściwie, to do złudzenia przypomina działania Władimira Putina, który również zaczął od mediów i od propagandy, co umożliwiło mu potem dokonanie agresji i aneksję Krymu. To tak, tam było dokładnie tak samo. Odbywało się w taki sposób, że kiedy doszło do rozpadu, podziału Jugosławii, wystąpienia tam Chorwacji, Słowenii, to właściwie było gdzieś takie przekonanie wśród polityków europejskich, że no to co, po prostu wystąpią bez właściwie dogadania spraw zasadniczych, czyli bez tego elementu traktowania w godny sposób przedstawicieli mniejszości narodowych. I to stworzyło podglebie dla właściwie dla wojny. To zaczęło się od krainy w Chorwacji, serbskiej krainy, gdzie doszło do pierwszych czystek etnicznych. I rzeczywiście rola wielkich mocarstw w podgrzaniu tego konfliktu w Jugosławii była. Oczywiście wiadomo, że Serbowie dostali właśnie mocne wsparcie Rosji. Francja również gdzieś wspierała tradycyjnie Serbów do jakiegoś czasu. Bośniacy dostali wsparcie Turcji i właściwie ruchów islamistycznych, w tym również mujahedinów. No i Stanów Zjednoczonych. Jeżeli byśmy potraktowali Jugosławię jako twór dokonany, który jest pełnosprawnym państwem zapewniającym wszystkim ludziom życie w pokoju, no to może by i mogła być to wojna domowa, ale w tej wojnie domowej to walczyli najemnicy z Afganistanu, najemnicy z całego świata po różnych stronach konfliktu, walczyli również Ukraińcy po stronie serbskiej, walczyli Rosjanie, więc w takiej sytuacji no to nie jest wojna domowa. To jest współczesna wojna XX wieku. To było jakby preludium do tego, co się w tej chwili dzieje. I to rzeczywiście jest jakiś nowy typ wojen. Obserwując wydarzenia w Bośni, to miałem wrażenie, że tę wojnę hybrydową, którą niby rzekomo wymyślił Putin, że ją wymyślono znacznie wcześniej. Ona miała miejsce w Bośni, gdzie to nie było tak, że tam regularna armia serbska weszła, tylko pojawiły się tam oddziały paramilitarne ubrane w przeróżne dziwne stroje z różnymi oznaczeniami. Trochę tak jak zielone ludziki
na Krymie, no i zaczęło się mordowanie. W tych mężczyznach muzułmańskich rodziła się żądza odwetu i właściwie ich marzeniem było tylko to, żeby pozyskać broń, zaciągnąć się do muzułmańskiej armii, która się tworzyła, bośniackiej, i walczyć z Serbami. No to jest już taka spirala nienawiści, którą jest bardzo trudno zatrzymać. Unia Europejska popełniła zupełnie zasadniczy błąd, ponieważ wykazała się totalną nieudolnością. Nie wiedziała, jak ten konflikt rozwiązać. Traktowała właściwie bandytów, czyli Radovana Karadzicza i Ratka Mladicza, jako pełnoprawnych uczestników dialogu, że gdyby nie decyzja Amerykanów o przystąpieniu do bombardowań pozycji serbskich i udziału NATO w konflikcie, to ten konflikt na Bałkanach by się rozlał jeszcze być może i na Bułgarię, i być może na Grecję, i Albanię, i na pewno by się nie zakończył. No, Amerykanie chyba mają największe doświadczenie ze wszystkich państw demokracji zachodniej w prowadzeniu działań demokratyzacyjnych. I po wojnie, właściwie już po zakończeniu wojny po pokoju w Dayton, Amerykanie się zaangażowali w jakąś próbę stworzenia dziennikarstwa, które nie byłoby dziennikarstwem budującym nienawiść, tylko dziennikarstwem budującym pojednanie, porozumienie. Tu chodziło o to, żeby przestać używać pejoratywnych słów określających przynależność etniczną, religijną, społeczną. A to były trudne rzeczy. To wydaje się to być może dla nas, ludzi żyjących w Unii Europejskiej, że to są rzeczy oczywiste, ale to wcale nie są rzeczy oczywiste i to wymagało bardzo długiego czasu i wcale nie można powiedzieć, że cel został osiągnięty, ponieważ ta nienawiść tam dalej jest i jest również chęć rewanżu. Bośnia się, a szczerze mówiąc przede wszystkim Sarajewo, bardzo się zmieniły. To Sarajewo było miastem wielokulturowym, miastem o wielkich tradycjach, właśnie takiej tolerancyjności i w zakresie religijnym i etnicznym, to jest już zupełnie inne miasto. Ci ludzie, którzy tam mieszkali, Serbowie, Chorwaci, oni po prostu wynieśli się z Sarajewa. Unia Europejska, społeczność międzynarodowa nie ma pomysłu i nie miała pomysłu na to, co zrobić z Bośnią po wojnie. No został stworzony ten system federalny, który jest niewydolny, politycznie nieskuteczny. Republika Serbska, część chorwacka i bośniacka. I to po prostu politycznie nie funkcjonuje, więc należałoby myśleć o jakiejś zmianie tego systemu. Nie wiem na jaki, ponieważ to jest zadanie na pokojową Nagrodę Nobla pewnie. To jest problem, przed którym stoi Europa i Bośnia coraz bardziej zaczyna przypominać taki pękający garnek, z którego może się znowu wylać problem. Organizacje międzynarodowe, pracownicy organizacji międzynarodowych, którzy tam pracują w tych programach pomocowych, oni zarabiają tam bardzo dobre pieniądze i szczerze mówiąc mają dość małą motywację, żeby z tej pracy odejść czy rezygnować, więc nie wkładają specjalnie dużo wysiłku w to, żeby osiągnąć rezultaty, które by pomogły rozwiązać te problemy, tylko raczej starają się zachować swoje miejsca pracy i te pieniądze, które tam zarabiają. To nie jest coś, co pomaga rozwiązać.